Nie chcę Wam psuć świątecznego szastania hajsem, ale za dużo wydajecie. Cześć, witajcie. Chciałam dziś z Wami pogadać o temacie tabu, czyli o pieniądzach. A konkretnie, wiecie co? Będę się malować, a przy okazji Wam poopowiadam o tym, ponieważ ja jestem osobą, która pracuję na etacie, mam kredyt hipoteczny i z takich zobowiązań właściwie tyle. Czyli jestem takim standardowym Polakiem. Pracuję na etacie, mam kredyt hipoteczny. I powiem Wam, że ja chciałam... jeszcze oprócz tego jestem Polakiem, który uwielbia wydawać pieniądze. Ja po prostu, dajcie mi pieniądze, ja je wydam. I od człowieka, który wydawał całą swoją wypłatę kilka lat temu, wydawałam po prostu ile zarobiłam, tyle wydawałam. Przeszłam do tego etapu, w którym jestem teraz, czyli mam już zaoszczędzone ileś tam pieniędzy, potrafię oszczędzać pieniądze i dodatkowo mam nawet swoje cele finansowe, czyli chciałabym, tak sobie obstawiam, 45 lat być wolna finansowo, czyli to znaczy, że jak chcecie, to pracujecie, nie chcecie, to nie pracujecie, ogólnie pieniądze powinny dla Was pracować. A druga rzecz, którą bym chciała, to właśnie pozbyć się kredytu hipotecznego przed 40 jeszcze, żeby on mi nie został na być może starość, której dożyję. Być może. Nie wyobrażam sobie spłacać kredytu hipotecznego na starość. I teraz, jak to się stało, że ktoś, kto wydawał całą wypłatę, jakby ogarnął te swoje sprawy i potrafi oszczędzać? Jak to zrobić? Wiecie, ja Wam właśnie chciałam ten film nagrać dlatego, że po pierwsze, ja będę mogła się z Wami dzielić moimi postępami raz na kilka miesięcy, a po drugie, myślę, że możecie się ode mnie nauczyć. Jeśli jesteście osobami, które nie mają problemu, żeby przefurmanić ile dostaniecie tyle, to jest taka bardzo łatwa wymówka, że ja za mało zarabiam, żeby oszczędzać. Ojeju. Ta wymówka jest tak wygodna, ona jest taka cudna, tak mnie bolało, żeby to, wiecie, jak gdzieś tam to chodziło koło mnie kiedyś, chodziło, ale to taki ból, żeby to sobie tak, wiecie, uświadomić, że ile byście nie zarabiali, to wciąż możecie wszystko wydać. Możecie być ludźmi biednymi, zarabiając 20 tysięcy miesięcznie, ponieważ możecie mieć karty kredytowe, możecie mieć kredyty konsumpcyjne, które są złe i które odradzam, ale możecie mieć dużo różnych zobowiązań, które de facto spowodują, że będziecie mieć taki łańcuch na szyi. Jeżeli stracicie źródło dochodu, to po prostu będziecie w tyłku, a takich sytuacji należy unikać. Ale trzeba zrobić pierwszy krok, czyli zacząć oszczędzać. I powiem Wam, że kiedyś właśnie, kiedy miałam takie podejście, że zdecydowanie zarabiam za mało, żeby oszczędzać, bo żeby oszczędzać, to trzeba zarabiać dużo, a dużo to jest więcej niż ja zarabiam, zawsze. Więc tak, po pierwsze miałam takie podejście, że za mało zarabiam, żeby oszczędzać. Po drugie miałam takie podejście, że mam bardzo dużo wydatków. I de facto wydatki się zawsze znajdowały i jak dostawałam podwyżkę lub zmieniałam pracę, to wydatki się znajdowały. De facto zawsze się jakiś nowy pojawiał, zawsze mogłam na coś te pieniądze wydać. No i wtedy sobie uświadomiłam, że to jednak nie jest tak, że to, czy możecie oszczędzać, zależy od tego, ile zarabiacie. No nie, jest to trochę kwestia takiej dyscypliny, ale niektórzy mądrzy doradcy powiedzą Wam, żebyście sobie zrobili budżet. Ale jeżeli jesteście osobami, które na przykład są w stanie sobie, wiecie, kupić jakąś drogą torebkę, a później przeżyć miesiąc za, wiecie, za 100 zł jedząc wodę i chleb suchy, to ja Wam gwarantuję, że Wy sobie budżetu nie zrobicie, bo... O, telefon. Chwila.
Dobra, już jestem. Bo wiecie, gdyby mi ktoś powiedział kiedyś, kiedy ja potrafiłam wydać wszystkie pieniądze, że zrób sobie budżet i rozpisz sobie, na co wydajesz, i wtedy będziesz wiedzieć, ile na co wydajesz. Ja nie chciałam sobie zrobić budżetu, bo ja wiedziałam, że wydaję za dużo. Jak sobie to wszystko rozpiszę, to w ogóle się zdziwię, że nie jestem na minusie. Bo to było tak, że wiecie, przychodzi wypłata, no mniej więcej coś tam, wiecie, co tam macie kupić, ogólnie im szybciej wydacie, no te pieniądze pójdą na co pójdą, a resztę miesiąca się jakoś tam ogarnie. I jakoś to działa. Nie wiem, jak to działa, teraz się nad tym zastanawiam, ale wtedy to rzeczywiście działało. W tej chwili zarabiam pewnie więcej, natomiast jestem w stanie więcej odłożyć i mam o wiele więcej takich wydatków, no choćby właśnie jak kredyt hipoteczny, prawda, że musicie ogarnąć, jest to spory wydatek. Więc w tej chwili mam, jeszcze dochodzą dzieci, więc mam więcej wydatków i więcej oszczędzam i co ciekawe, nie mam tego poczucia, że mało kupuję. Ale jak zacząć oszczędzać? Bo tak naprawdę problem jest w tym zrobieniu pierwszego kroku. Więc nie róbcie sobie budżetu, bo de facto otworzycie Excela i wasze oszczędzanie na tym etapie się już skończy. Nie róbcie budżetu. Trzeba po prostu sobie założyć, że miesięcznie odłożycie. Ja wam polecam odłożyć 100 zł, ponieważ 100 zł to jest okrągła sumka. Jak co miesiąc dokładacie do 100 zł kolejne 100 zł, to się robi jeszcze bardziej okrągłą sumką. I w pewnym momencie, i to dość szybko się u mnie pojawiło, co się zdziwiłam, pojawia się takie uczucie, że nie chcecie ruszać tej okrągłej sumki. Ona jest fajna, jest okrągła i niech ona sobie tam jest. I wtedy pojawia się następna pułapka. No bo po co my sobie oszczędzamy te pieniądze? No po co sobie oszczędzamy te pieniądze? No ja sobie na przykład oszczędziłam po to, żeby po jakimś czasie oszczędzania kupić sobie laptop. No i właściwie co w tym złego? No to ja wam powiem, co w tym złego. Wydaje się to niewinne i okej, oszczędzaliśmy, naoszczędzaliśmy, kupiliśmy sobie coś. Plus jest taki, że nie na kredyt, to jest ogromny plus. Tylko, że celem naszego oszczędzania właśnie nie powinna być dalsza konsumpcja. Jeśli chcemy, żeby kiedykolwiek pieniądze na nas pracowały, to po pierwsze tak, pierwszą część zaoszczędzonych pieniędzy powinniśmy sobie odłożyć na czarną godzinę, no wiecie, na wypadek na przykład utraty pracy powinniście sobie obliczyć, ile potrzebujecie pieniędzy, żeby na przykład przeżyć miesiąc, czyli ile tam wydajecie na żłobek, ile wydajecie na jedzenie, ile wydajecie na rachunki, takie minimum, plus mieszkanie, czy tam kredyty, takie minimum, ile miesięcznie potrzebujecie, żeby przeżyć. I powinniście sobie zrobić zapas na przykład 2-3 miesiące, niektórzy mówią na 6 miesięcy. I wtedy, jeśli stracisz pracę, to masz takie zabezpieczenie, że powiedzmy przez te 3 miesiące możesz nie pracować, ale jakoś przeżyjesz i spokojnie znajdziesz sobie nową pracę na przykład. Więc to jest pierwsza część, na co się powinno oszczędzać. No i te pieniądze na tą tak zwaną czarną godzinę, taka poduszka bezpieczeństwa, one powinny sobie leżeć. A te pieniądze, które zaoszczędzi się ponad tą poduszkę bezpieczeństwa, no to one powinny pójść do pracy. W sensie, no je należy zainwestować. O inwestowaniu wam nie powiem za dużo. Ja trochę się bawię na giełdzie, ale z giełdą to jest tak, że mi się to podoba i jakby wciągam się w to, natomiast nie zachęcam was, ani nie zniechęcam. Sporo się nauczyłam, natomiast to nie jest tak do końca inwestowanie, przynajmniej nie zawsze. Jednak to jest spekulacja trochę. No i tak jak mówię, tutaj każdy musi sobie sam zdecydować. Są jeszcze inne sposoby inwestowania. Ja się o inwestowaniu uczę. Nie będę wam też za dużo jeszcze mówić. Jak więcej nabiorę jakiejś praktyki, może będę mieć za sobą jakieś doświadczenia większe, to wam powiem. Można inwestować w nieruchomości, wtedy
znacie to uczucie może, że wiecie, wynajmujecie u kogoś mieszkanie i sobie myślicie, kurczę, ale ten ktoś ma fajnie, co miesiąc dostaje od Was ileś tam kasy. Ja jak wynajmowałam mieszkanie, zawsze sobie tak myślałam, kurczę, no fajnie ma ten ktoś, po prostu wynajmuje to mieszkanie i ja mu całkiem sporo płacę co miesiąc. No więc wyobraźcie sobie, że na przykład możecie zaoszczędzić 10 czy 20 tysięcy i później włożyć to we wkład własny, w kredyt hipoteczny do swojego mieszkania, które oczywiście znajdziecie w takiej lokalizacji, gdzie będzie się dało je wynająć dalej. I staniecie się tymi ludźmi, którzy co miesiąc dostają od kogoś pieniądze. Fajnie? Fajnie. Jeżeli takich mieszkań będzie kilka, to być może będziecie mogli zrezygnować z pracy i staniecie się właśnie wolni finansowo od takich... no od pracy na etacie, na pewno wolni od pracy na etacie. Znaczy, tak powiedziałam Wam o dwóch rzeczach. Pierwsza, żeby zacząć oszczędzać, po prostu odłóżcie 100 zł. A druga, że nie oszczędzamy po to, żeby to przejeść tylko trochę później. I chcę Wam jeszcze powiedzieć o trzeciej rzeczy, bo tak, dostajecie tą swoją wypłatę. I 100 zł odkładacie, no i zostaje Wam reszta. I co z tą torebką, prawda? Bo chcieliście sobie kupić drogą torebkę. Czyli teraz za resztę kupujecie torebkę, 100 zł odkładacie, za resztę kupujecie torebkę, a reszta miesiąca jakoś tam będzie. No, no niekoniecznie. Chodzi o to, że oprócz tych 100 zł, bo jakby nie robicie budżetu, bo uznajemy, że to jest po prostu tłumacz. Nie robicie budżetu. Ale po pierwsze odkładacie sobie stówkę na drugie konto, ono powinno być darmowe, nie bierzcie jakichś kont oszczędnościowych, gdzie Wam ktoś kasuje za wpłaty, wypłaty, bo to po prostu stracicie te swoje oszczędności. No ale dobra. Po zapłaceniu rachunków powinniście mieć kwotę, którą wydajecie. Nie powinniście wydawać ponad jakąś kwotę, którą sami sobie określicie. Wasze oszczędzanie to nie ma być umartwianie się teraz do końca życia i po prostu zaciskanie pasa koniec. Przynajmniej jeżeli lubicie wydawać pieniądze, to na takim oszczędzaniu daleko nie zajedziecie. No przynajmniej ja bym nie zajechała. Musicie mieć pieniądze, które wiecie, że możecie sobie rozpieprzyć. I jeżeli Wam się podoba jakaś torebka, nie wiem, jakiś Louis Vuitton i ona kosztuje, torebka Louis Vuitton, to tak myślę, że około 5 tysięcy z tych tańszych. To te pieniądze, które macie na przepieprzenie, to z nich powinniście odkładać jakieś tam kwoty, żeby kiedyś kupić sobie tą torebkę. Ale ja na Waszym miejscu bym się zastanawiała, czy potrzebujecie torebki za 5 tysięcy, bez przesady. No, ale jakby to jest Wasza sprawa, co robicie z Waszymi pieniędzmi. No, więc ja Wam daję takie zadanie, żebyście spróbowali sobie oszczędzić cokolwiek oraz wydzielić pieniądze na wydawanie, których nie będziecie przekraczać, choćby nie wiem co. I jeszcze chciałam Wam o jednej rzeczy powiedzieć, bo ktoś mi powie, no dobra, ale ja nie mam pieniędzy na oszczędzanie, bo... No bo nie, bo jednak za mało zarabiam, prawda? Jest ten taki nieśmiertelny argument. Za mało zarabiam. No to są dwa sposoby jakby takie w teorii, co zrobić, żeby mieć pieniądze na oszczędzanie. I pierwszy, mniej wydawać. Drugi, więcej zarabiać. Nie wpadajcie w moją pułapkę, taką jak ja kiedyś. Czyli, że zwiększacie Wasze zarobki i w magiczny sposób, ja nie wiem skąd się to wzięło, że na studiach byliście w stanie przeżyć za 6 stówek, a jak zarabiacie 10 tysięcy, to Wam 10 tysięcy brakuje, na przykład. Więc to jest takie coś, że ze wzrostem Waszych zarobków, tych pieniędzy, które gdzieś tam zdobywacie, na etacie, czy nie wiem gdzie, to jest ok, że wzrasta Wasz konsumpcjonizm i że tam więcej sobie kupujecie, natomiast powinny też wzrastać Wasze oszczędności. Powinno to jakoś proporcjonalnie rosnąć.
Czyli kolejna rzecz, nie, tak jak już wcześniej mówiłam, nie przepieprzać wszystkiego, co się dostaje do łapek. Tak naprawdę im wcześniej się nauczycie, tym lepiej dla Was. Ja żałuję, że się wcześniej tego nie nauczyłam, ale cieszę się, że już mam za sobą te lekcje. To daje duże poczucie bezpieczeństwa i takie, no nie wiem, mi to daje dużą satysfakcję i poczucie bezpieczeństwa, no. Możecie też próbować to, co ja próbuję i jakoś mi to tam wychodzi, choć de facto to są grosze, ale to i tak mnie uczy czegoś. Mianowicie alternatywne, takie jakieś dodatkowe źródła przychodu. Może Wam kiedyś o tym więcej coś powiem. Natomiast w tym roku mam kłopot, ponieważ muszę się rozliczyć jakoś z dodatkowego dochodu. Znaczy to jest plus, natomiast nie wiem, muszę o tym poczytać. Radzę sobie, natomiast to jest ciekawe, że wydawało mi się, że jestem osobą, która nie jest w stanie zarabiać poza etatem, a jestem. I mimo, że to są grosze, to mi dało taką lekcję, że to jest po prostu możliwe i de facto, jeżeli włożę więcej wysiłku, to być może to przestaną być grosze. No ale też nie dysponuję nie wiadomo jakim czasem. Natomiast wiecie, to jest możliwe, żeby znaleźć sobie dodatkowe źródła przychodu i być może z tego generować oszczędności. Mówię Wam, aha, i jeszcze jedna rzecz, bo ja na moim kanale właśnie pokazuję Wam często moje zakupy i tak będzie, ponieważ jak Wam wspomniałam, ja lubię kupować. Ale pamiętajcie, jeżeli Wam coś pokazuję, że coś kupiłam, to nie wydałam na to ostatnich pieniędzy. Miejcie to zawsze na uwadze. W sensie ja Was nie zachęcam do tego, żebyście wydawały na cokolwiek ostatnie pieniądze. Ja się lubię dzielić z tym, co kupiłam, no bo Jezu, no rajcują mnie te zakupy i Wam pokazuję to, co kupiłam. Ale jeżeli zastanawiacie się nad, wiecie, wydaniem ostatnich pieniędzy, to jest zły pomysł. Zawsze je sobie odłóżcie. No, nie chcę, żeby mój kanał zachęcał. To właśnie mówię to w tym kontekście, bo ostatnio gdzieś tam mi przeszły. Jezu, ten okres świąteczny jest taki. Zasypują nas tymi reklamami i w Instagramach, i w internetach, i wszędzie. Jakby no, taki to jest czas, że wszystko się lepiej sprzedaje. Kurczę, troszkę straciłam wątek. W każdym razie nie chcę, żebyście za ostatnie pieniądze kupowali coś, co ja Wam pokazuję, że ja kupiłam. Ja Wam pokazuję rzeczy, które są fajne, które według mnie są warte wydania pieniędzy, albo Wam mówię o tym, że są bardziej lub mniej warte wydania pieniędzy. Natomiast zawsze, zawsze zastanówcie się przez pryzmat siebie, Czy w tym momencie miesiąca Waszego życia, na tym etapie wydawania Waszych pieniędzy, czy w tej puli na przepieprzenie rzeczywiście macie na to pieniądze, bo jeśli nie, to nie wydawajcie jakichś swoich oszczędności na głupoty. I to mówię nie tylko w kontekście mojego kanału, ale w kontekście też innych kanałów, które w tej chwili bardzo dużo i też Instagrama, bardzo dużo jest w tej chwili reklam i takiego zachęcania nas, takiego drenowania z pieniędzy. I bardzo fajny komentarz się kiedyś u mnie pojawił. Pokazałam Wam kiedyś miałam taką współpracę ze świecami zapachowymi, z moją drogą bardzo fajnymi. I pojawił się pod tym filmem taki komentarz, kurczę, no nie powiem Wam dokładnie, jak on wyglądał, ale mniej więcej chodziło o to, że ogólnie, że fajne świece, nie, ale że za drogie, jakby dla mnie za drogie. I bardzo mi się spodobało to podejście, bo wiecie, ja Wam pokazuję fajne świece, według mnie fajne, mogłam je przetestować i miały dobry skład i były bardzo dobre, ale to, czy one są dla Was za drogie, czy nie za drogie, musicie właśnie sobie przefiltrować przez pryzmat siebie. To, że coś jest dla Was za drogie, to nic złego. Po prostu to tylko świadczy o tym, że kontrolujecie w jakiś sposób swoje pieniądze i myślicie o nich rozsądnie. Coś może być dla kogoś w danym momencie za drogie i to jest ok. I to jest po prostu ok. Nic złego się z tego powodu nie dzieje. No to tyle. Zachęcam Was do poczyniania oszczędności jakichś.
teraz wiem, że dla wielu właśnie ludzi to jest cięższy okres i mam nadzieję, że wiecie, że sobie radzicie i że mój film w jakiś sposób uświadomi wam, że jeżeli nie wydajecie pieniędzy w tym okresie świątecznym, kiedy wszyscy szastają pieniędzmi, to nic się nie dzieje, jakby to jest okej. Nie wydawanie pieniędzy jest okej. Dobrze, tym optymistycznym akcentem będę kończyć mojego makijażu. Nie dokończyłam, może dokończę poza kamerą, a może nie. Czemu ty tak szybko stałaś? Przecież ty miałaś dopiero jeszcze pospać. Tak.